przemyśle stoczniowym w szczególności zaszytych jest bardzo wiele unikalnych kompetencji. Ogromna, jak mówią ekonomiści, wartość dodana, to znaczy marża realizowana na produkcie jest wysoka, a to oznacza, że polscy inżynierowie, polscy stoczniowcy mogą zarabiać więcej. Cieszy mnie to, że budujemy takie szerokie spektrum różnych, bardzo różnych statków, okrętów. Tutaj akurat jestem na promie, który w ciągu 2 lat został wybudowany w polskiej stoczni od deski kreślarskiej do tego stanu, w którym dzisiaj tutaj, który dzisiaj możemy obserwować. Za mną jest niszczyciel min Albatros, też myśl polska i w 65% także produkt polski, a więc jest się z czego cieszyć. To naprawdę wielka radość, że odbudowujemy te kompetencje, które powodują, że możemy tak mocno korzystać z Bałtyku, z handlu międzynarodowego, ale także niech ten niszczyciel min za mną przypomina o tym elemencie bezpieczeństwa. Jesteśmy częścią NATO. To nasza kompetencja właśnie związana z niszczeniem min. A na samym Bałtyku, na dnie samego Bałtyku, po pierwszej, drugiej wojnie światowej, jak przed chwilą się dowiedziałem, jest tych min, jak się szacuje, dziesiątki tysięcy, może nawet setki tysięcy. A więc, szanowni państwo, my tego przemysłu potrzebujemy. I z tego miejsca trzeba podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli w to, że przemysł się może odrodzić. Tutaj dlatego tak dość dokładnie, jak na laika, mogłem zapoznać się dzisiaj z tym właśnie promem. I to, co usłyszałem, napawa mnie też optymizmem, że można zbudować prom szybciej tam, gdzie skoncentrowane są kompetencje, umiejętności. I nie przesądzając oczywiście niczego, jestem pełen optymizmu, że w polskich stoczniach będą mogły być zbudowane promy. Finansowanie na te promy zostało już zaalokowane. To jest finansowanie w kwocie mniej więcej około 1 mld zł i osoby, które były zaangażowane w specjalny montaż finansowo-kredytowy pod realizację tego projektu inwestycyjnego, wiedzą, że to nie było łatwe zadanie, ale wykonaliśmy je. Od tego się zaczyna każda przygoda gospodarcza, zwłaszcza tak duża. Jestem przekonany, że ta również rozpocznie się wkrótce i zakończona zostanie sukcesem.